kolorystką. Chciałabym Wam dzisiaj zdradzić jeden z moich sekretów, jak przedłużyć trwałość ciętego bzu w wazonie w warunkach domowych. Kochani, przede wszystkim jak już zetniemy bez, musimy pozbawić go maksymalnie wszystkich liści. Zostawiamy sobie taką piękną łodyżkę. Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, to jest obkorowanie łodygi, czyli z tej zdrewniałej części musimy zedrzeć korę, gdyż wstawiony bez z korą nie będzie miał możliwości picia wody. I teraz tak, podcinamy gałązkę pod skosem i zanurzamy do wrzątku na około, no może nie całą minutę. Musimy też patrzeć, ponieważ zanurzony bez wypuszcza takie malutkie bąbelki powietrza z łodygi. Pewnie tego nie będziecie widzieć, ale ja widzę, przyglądając się z bliska, że ta łodyżka jakby bąbelkuje. I te bąbelki tutaj się unoszą, czyli ucieka całe powietrze, które było w łodydze. Więc taki bez obkorowany po minucie, jak już może to być minuta, może trochę krócej, no po prostu trzeba patrzeć do momentu, kiedy te bąbelki zaczną uciekać z łodyżki. Kiedy te bąbelki uciekną, od razu przystawiamy bez do zimnej wody. I oto cała filozofia. Kochani, możecie się cieszyć bardzo długo pięknym i pachnącym bzem w swoich domach, tylko pamiętajcie, codzienna zmiana wody, codzienne podcinanie i za każdym razem możecie coraz bardziej obkorować łodygę, żeby ten piękny kwiatuszek miał jak się napić wody. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka Wam życzę w tym ciężkim okresie pandemii. Trzymajcie się i cieszcie się swoimi pięknymi kwiatami. Buziaki!